Dziś w Los Angeles mamy piękną pogodę, więc kibice pojawili się na stadionie Dignity Health Sports Park w dobrych nastrojach. Oby tylko humorów nie zepsuli im piłkarze. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak prezentują się zespoły w trakcie przygod... Ależ doskonała sytuacja! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. No to mamy 1-0. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Ale może teraz będzie szansa. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. 2-0, gramy dalej. Wyszedł sam na sam, uwaga! Uwaga, gol! Pierwszy mecz w tym zespole i proszę! Od razu zdobywa bramkę! No, nie każdy tak potrafi! Brawo, świetnie się zaaklimatyzował i rozumie się z kolegami. To oznaka klasy! A więc mamy 3-0. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Gol! Ależ znakomita postawa w debiucie! To jego druga bramka! Pasował się w taktykę zespołu jak brakujący element puzli. Czapki z głów! W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. I po tej bramce jest 4-0. Z autów znowu Chelsea. Piłka wybita spod nóg rywala. Neymar, szansa! Tu musi być gol! Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Powiększają przewagę. 5-0. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Co tu się dzisiaj dzieje? Niewiarygodne! Właśnie dorzuca trzecią bramkę! Hat-trick w debiucie! Nie sposób sobie chyba wyobrazić lepszego przywitania z kibicami nowej drużyny. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. A więc pogrom. 6-0. Czy zdoła to wykorzystać? Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu bramka! Podwyższają prowadzenie! Deklasacja! Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A Messi pewnym uderzeniem dopełnił formalności z najbliższej odległości. Po akcji strata. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Okazja przed nim teraz. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą.
strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Chelsea oddaje piłkę rywalom. I mamy podanie do Neymara. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz czy dołoży do tego trzecie? Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić fałd. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach to jest zdecydowanie zły pomysł i miewa opłakane skutki, jak widać. A teraz będzie dobra okazja. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Świetne teraz zachowanie całej drużyny. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy. No i strata, nie mają piłki. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa. Popatrzmy raz jeszcze ponownie, umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! Strata Thiago Silva. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Jest potwierdzenie, ale może teraz będzie szansa. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Neymar dzisiaj sieje prawdziwe spustoszenie pod bramką rywali. To doskonale widać na pokazanej przez realizatora grafice. Tak, liczby nie kłamią. Po prostu bombarduje bramkę rywali kolejnymi strzałami i tylko golkiperowi i Łutowi szczęścia zawdzięczają, że na razie ma... No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Ajajaj, sytuację sam na sam, trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowane. Mbappé, będzie groźnie. Gol! Kylian Mbappé! Ależ on jest niesamowity! Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca.
Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, a Mbappé wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Bez sensu, prosta strata. Teraz okazja przed nim, ale to teraz zepsuł. Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić... Zabrakło zimnej krwi, wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Mbappé teraz przy piłce. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Mamy bramkę! Ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. I widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć golem. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. Strata, przejmują rywale. Leo Messi atakuje flanką, ma trochę miejsca. No i strzela! Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Naprawdę udana interwencja. Ma teraz dobrą okazję. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. Nie udało się utrzymać przy piłce. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ależ fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Chutnął mocno i niecelnie, zupełnie bezmyślnie. I oto z piłką Leo Messi. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Zagrożenie nie minęło. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Z rożnego w okolice 11. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Podanie i piłkę ma Walker. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Dobre, prostopadłe zagranie od Messiego. Spalony, chyba nie ma co do tego wątpliwości. Zmarnowana okazja na dobre rozegranie. Moment zawahania oznaczał jednak, że cała akcja zakończyła się niepowodzeniem. Trzeba było grać szybciej. Czy trafi? Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce.
Piękny pokaz indywidualnej techniki. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Chelsea oddaje piłkę rywalom. Czy mu się uda? Do pustej bramki! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki akt. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Odbiór piłki w takim miejscu. Robi się groźnie. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Strata piłki. Ale może teraz będzie szansa. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Ciągle Jordi Alba. Czy zdecyduje się na indywidualną akcję? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią, jednak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Zagrał dzisiaj wybitne zawody, wznosząc się ponad swój i tak, bardzo przyzwoity poziom. Widać, że się rozwija.